nasza pomoc jedyna, do Ciebie się uciekamy. O Maryjo, Maryjo, do Ciebie się uciekamy. O Maryjo, Maryjo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Tak się dobrze składa, że w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przeżywamy imieniny Matki naszej i Królowej Polski. Polecajmy te wszystkie nasze sprawy, nasze intencje dobremu Bogu. Ja podczas tej mszy świętej miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem Matki naszej Królowej polecam zmarłych z rodziny Zmitorowiczów Franciszka, Janinę, Elżbietę, Mirosława, Adama. Ja w intencji dziękczynnej z okazji 23. rocznicy urodzin Jerzego Polakiewicza z prośbą o dalsze prowadzenie i potrzebne dary Ducha Świętego. Przez chwalebną przyczynę Pani Matki Najświętszej tego miejsca, znaku fatimskiego, o zdrowie i Bożą opiekę, błogosławieństwo dla Urszuli i Janiny Polk, o zdrowie, ale również z modlitewnym wspomnieniem zmarłych ich rodziców. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca.
Amen. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Co słyszeliśmy, to zobaczyliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki. Tyś wielką chlubą naszego. Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Tyś obejdźcie Syjon dookoła, policzcie jego wieże, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupić tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, imieniny naszej Matki i Królowej, uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, to taki szczególny dzień, gdzie każdy z nas chciałby teraz stanąć przed jej przedobrym obliczem, wypowiedzieć jej słowa wdzięczności, prośby, które mamy w sercu. Dobrze się składa, że mamy to szczęście. Najpierw nawiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, a na imieniny naszej Matki przyszliśmy tu do tego sanktuarium. Fatimie, tak jak w Kanie Galilejskiej, Maria powiedziała: zróbcie wszystko,
cokolwiek syn wam powie. Tak tu również, czy w Lourdes, czy w La Salette, czy u nas w Gietrzwałdzie, Maria również zaprasza nas. Czy chcecie? Mówi do dzieci, czy chcecie podjąć trud wynagradzania? Zwróćmy uwagę, to polecenie, można powiedzieć, matki, które zaczęło się w Kanie Galilejskiej, wciąż skierowane jest do każdej i każdego z nas. To od nas zależy, jak odpowiemy. To od nas zależy, bo Bóg stwarzając nas, stworzył nas ludzi wolnymi i zaprasza do współpracy. Maryi tak bardzo zależy w Kanie Galilejskiej. Zależałoby pomóc tym dwojgu młodym ludziom. Pierwsza dostrzegła problem w oczach tych młodych ludzi. Obgadają, zaprosili, a nie mają co podać. I w jaki sposób można powiedzieć, mimo tego, że Chrystus mówi, no to jeszcze nie czas, ale jednak nie może matce odmówić. I tak jest w Lourdes, tak jest tu w Fatimie. Ona zwraca się do nas z zaproszeniem. Czy chcecie? Bo tak bardzo pragnie naszego dobra, tak bardzo pragnie naszego szczęścia, to przecież tutaj powiedziała, że nie, ludzkość tak bardzo obraża Pana Boga, że nie może powstrzymać już ręki sprawiedliwości Bożej. Nawracajcie się, pokutujcie. To jest przesłanie, które dzisiaj tu w tym miejscu, w dniu imienin, ona kieruje do ciebie i do mnie. Nie możesz wyjść z tego miejsca, nie możesz stąd wyjechać bez konkretnej odpowiedzi, bez konkretnego podjęcia decyzji. Pomyślmy, kochani, co można i jak można odpowiedzieć na jej zaproszenie. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Amen. Wspólnie teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Najświętsza Maria Panna wiernie podążała za głosem swojego Syna. Za jej wstawiennictwem prośmy dobrego Boga. Boże, nasz Ojcze, papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, napełnij darem mądrości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojców Paulinów, wspieraj w ich powołaniu, kontemplacji, posługi sakramentalnej i naśladowania Matki Bożej wskazującej na Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Połączonych świętym przymierzem małżeńskim, obdarz łaskami potrzebnymi do trwania w miłości i jedności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Umierającym udziel swego pokoju i przebaczenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Nas słuchających Twojego słowa, prowadź swoimi drogami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za braci uzależnionych, którzy cierpią z różnych nałogów, alkoholizmu, narkomanii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, których w tej mszy świętej polecamy, aby Matka Litościwa doprowadziła ich do pełni szczęścia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy, za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z dawna Polski Tyś Królowo Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, swe królestwo weź po rękę, Maryjo. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć Pana swojego imienia, a każdy na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, weźże z upodobanie na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej, w swoim miłosierdziu udzielę nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosi.
do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół przypielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem tego miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania
i o wszystkich tych, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się i nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, świętymi apostołami, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Pan nasz Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Pan Jezus już się zbliża.
mów. Cóż Ci, Jezu, damy? Sumienie serca Ci składamy, korne dziękczynienie, Panie nasz. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam poprzez wieczny czas. Króluj Jezu nam. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiesz ciałem i krwią swoją, przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłania opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bóg zapłać za wspólnotę modlitwy. Pożegnamy Matkę Bożą za chwilę i wyruszamy każdy w dalszą, naszą dalszą drogę, pielgrzymkę życiową. Na to pielgrzymowanie dalsze przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pane z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O Maryjo, żegnamy Cię. Amen.